Angiogeneza to proces powstawania nowych naczyń krwionośnych i proces ten praktycznie zachodzi od początku rozwoju organizmu, ponieważ gdy zarodki wkładają się z gdy dochodzi do tworzenia się narządów, do tworzenia organów, to wówczas powstają nowe naczynia krwionośne, bez których rozwój organizmu jest niemożliwy. I na przykład bardzo ładnie to ilustrują takie doświadczenia z modelami myszy, u których wyłączono ekspresję genu VEGF, to jest jeden z głównych czynników odpowiedzialnych za powstawanie naczyń krwionośnych. I takie zarodki obumierają w wieku 8 dni, ponieważ brak naczyń krwionośnych, niezdolność do tworzenia naczyń krwionośnych uniemożliwia rozwój organizmu. Także angiogeneza jest potrzebna do tego, żeby rozwijał się organizm. I angiogeneza jest również później potrzebna w okresie w dojrzałym organizmie do utrzymywania pewnych procesów fizjologicznych, takich jak na przykład wzrost włosów, jak regeneracja na przykład błony śluzowej macicy w czasie cyklu menstruacyjnego, ale jest również niezbędna do procesów naprawczych, takich jak na przykład gojenie ran. Bez tworzenia naczyń krwionośnych nie byłoby gojenia ran i upośledzenie procesów gojenia ran, jakie obserwujemy na przykład u osób z cukrzycą, jest związane między innymi z zaburzeniami z powstawaniem nowych naczyń krwionośnych. Ale z kolei mamy również drugą stronę medalu. Wiele chorób jest bardzo ściśle zależnych od rozwoju naczyń krwionośnych, albo nadmiernego tworzenia naczyń krwionośnych, albo upośledzonego powstawania tych struktur. I takim klasycznym przykładem są choroby nowotworowe. Rozwój guza jest uzależniony całkowicie niemal od rozwoju naczyń krwionośnych. Komórki, wiadomo, nowotwory rozpoczynają się od mutacji, zmian w pojedynczej komórce i taka komórka dzieli się, powstają kolejne komórki, ale guzek nowotworowy praktycznie przestałby się rozwijać, gdyby nie było naczyń krwionośnych, ponieważ dyfuzja tlenu jest ograniczona. Tlen może swobodnie dyfundować na odległość 100 do 200 mikrometrów. Jeżeli guzek powiększy swoje rozmiary na skutek zwiększonej liczby komórek, no to oczywiście, żeby komórki dalej mogły się dzielić, muszą być w pobliżu, muszą się znaleźć na naczynia krwionośne, które są zresztą pobudzane przez czynniki wzrostowe wydzielane przez takie komórki nowotworowe. Także rozwój nowotworów jest bardzo uzależniony od powstawania nowych naczyń krwionośnych.